będzie walka Mateusza Leńskiego z Litwinem. A przed nami, szanowni państwo, kolejna walka dzisiejszej gali. Gali Zobtek. Duet Fight Night 28. Formułę Pro Am. W narożniku niebieskim reprezentujący piechotka Team SUSZ. Panie i panowie, Mateusz Leński! Mateusza Leńskiego żeśmy oglądali wielokrotnie na galach DFM. Jest to zawodnik bardzo doświadczony, zarówno tu na galach, jak i też i amatorsko. Jego rywalem w narożniku czerwonym będzie reprezentant klubu Pro Team Litwa. Panie i panowie, Sidvaras Mironas! Mironas z Litwy z pewnością jest też zawodnikiem doświadczonym. Mnóstwo turniejowych walk stoczył. Także walka może być ciekawa. Oczywiście 3 rundy po 2 minuty. Reprezentanta Litwy Mironasa. Wydaje się nieco wyższy, nieco dłuższy zasięg ramion. Panie i panowie, w narożniku niebieskim Mateusz Leński, w narożniku czerwonym Sidvaras Mironas. Przed nami 3 rundy. Zapraszam na rundę pierwszą. Zobaczymy, w jakiej formie jest Mateusz. No i tak jak wspomniałem, faktycznie reprezentant Litwy jest nieco wyższy. Jakby warunki fizyczne były po jego stronie, biorąc pod uwagę zasięg ramion. No i też Litwin w prawej pozycji odwrotnej. Czyli zawodnicy w otwartej jakby pozycji walczą. Dobry wewnętrzny low kick Mateusza. Front kick teraz celny. No i zwarcie. To jest niedopuszczalne. No, mocny middle kick. Dużo siłowania, dużo przepychania, a to z pewnością będzie odbierać dużo również energii. I nie wykluczono, że tutaj tlen będzie decydował w końcowym efekcie, kto zwycięsko wyjdzie z tej walki. No i teraz było takie trafienie, powiedziałbym. Tu Mateusz zabezpiecza się tylnymi kopnięciami typu sidekick. Ale widzę, bardzo energicznie i dość wymownie nastawia sobie Mironas Mateusza. Mateusz, dawaj! Za podwójną gardą Mateusz, tak
jak powiedziałem, Mateusz jest doświadczony. On wie, kiedy wyprowadzić cios i z wielu kryzysów potrafił wychodzić cało. Czy będzie tym razem podobnie? No i niestety pierwsze ostrzeżenie dla Mateusza. No i teraz ściąganie tutaj przez Litwina i doszedł ten prawy sierpowy Mateusza. Dużo siłówki było w tej rundzie, w klinczu powiedziałbym. Ja myślę, że tutaj jeśli Mateusz by bardziej mobilnie zawalczył na nogach, nie byłby taki statyczny, może miałoby to lepszy efekt. Chodzi o to, żeby bardziej ekonomicznie zawalczyć. Ale nie widzę ani po jednym, ani po drugim zawodniku jakiegoś zmęczenia. W końcu to dopiero pierwsza runda. I rozpoczynamy drugą. Polska górą, dawaj! Rozpoczyna z tylnej ręki Litwin. Znowu przepychanie, prawie się powy dochodzi, ale trzyma tą rękę. A i po komendzie. Jak zareaguje sędzia? A przypomnijmy, w środku sędziuje Andrzej Maciusiewicz. Też doświadczony, znakomity sędzia, jak i też trener. No i ponownie tutaj agresywnie Mironas. No i te tylne middle kicki robią na pewno też dobrą robotę. Gdyby się Mateusz pokusił o skontrowanie, tutaj opadające aksy kick, kopnięcie. W tempo skrócił dystans i taki efekt, jaki widzieliśmy. No i teraz troszeczkę szybsze uderzenie ze strony Mateusza. Ale wciąż nie robi to wrażenia na Litwinie. Teraz takie bardziej w tył głowy. Dobrze, Mateusz, dawaj! Polska górą! Tak jak wspominałem, Mateusz jest doświadczonym zawodnikiem. Z innych kryzysów wychodził. Kwestia jak z jego wiarą i wydolnością. No i teraz podwrótkowy. I teraz high kick. Ale przerwany przytrzymaniem nogi. Odnoszę wrażenie, że w drugiej rundzie Mironas nieco już osłabł, zwłaszcza w końcówce drugiej rundy. Mniej z jego strony było uderzeń. Natomiast skuteczniejszym wydawał się Mateusz. Aczkolwiek w połączeniu dwóch rund nie widzę jakiejś znacznej różnicy. No i jak w poprzednich walkach, myślę, że ta trzecia runda będzie decydująca. Czy doświadczenie będzie górą? Czy doświadczenie Mateusza będzie górą? Czy charakter, jaki niewątpliwie jest po stronie Mateusza, gdzie nieraz potwierdził, że w najtrudniejszych kryzysach, sytuacjach potrafił wychodzić,
zobaczmy. No i trafienie Mateusza, trafienie prawym. I ponownie weszło. Przeszedł. I kolejne trafienie prawym, takim półprostym, półsierpowym. No, Litwin nie jest już taki precyzyjny, jaki był w poprzedniej rundzie, zwłaszcza pierwszej. Widać zmęczenie Mironasa. A Mateusz konsekwentnie ciągle na tym samym tempie. No i teraz przydałby się podbródkowy, zakończona techniką nożną. Dużo zwarcia, dużo przepychanek. Na pewno powoduje to zmęczenie. No, sprawia wrażenie, reprezentant Litwy jakby nie chciał walczyć, jak miałby już dość. Czy Mateusz to wykorzysta? I teraz ponowne było trafienie. Kolejne trafienie. Oj, high kick. Pięknie. Jest ta runda zdecydowanie dla Mateusza. No i wydaje się, że tutaj werdykt jest jasny. Niestety zabrakło tlenu reprezentantowi Litwy, natomiast doświadczenie Mateusza zrobiło swoje konsekwentnie. Może walka nie należała do pięknych, ale efektywnie i zdecydowanie. Agnieszkę Biernacką zapraszam. No i przed nami werdykt. Panie i panowie, czas na werdykt. W formule Pro Am po trzech rundach jednogłośną decyzją sędziów zwycięża Mateusz Leński. Tak jak przypuszczałem, zasłużona wygrana Mateusza Leńskiego. Jest to zawodnik taki typowy, powiedziałbym, rzemieślnik. Zasłużony puchar. Aczkolwiek nie ukrywam, że Litwin sprawiał wrażenie na bardziej groźnego rywala. Przynajmniej w pierwszej rundzie było to widoczne. Szybko osłabł.